Cześć! Witajcie na moim kanale, mam na imię Karolina. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać metamorfozę kredensu w stylu Art Deco. Zapewne taki kredens może stać u Was w domu, po babci czy po dziadku i czekać na swoją metamorfozę. Zachęcam więc do zainspirowania się i spróbowania swoich sił w odnowieniu tego mebla. Tak wyglądał kredens przed metamorfozą. Życzeniem klientki było, aby był on w kolorze butelkowej zieleni. Uszanowałam to, proponując jednak zachowanie drewnianego blatu i nadstawki. W pierwszej kolejności mebel umyłam, przeszlifowałam delikatnie blat drobnym papierem ściernym, a następnie odtłuściłam benzyną ekstrakcyjną i przystąpiłam do bejcowania. Mniej doświadczonym polecam tutaj szlifowanie forniru ręcznie, a nie szlifierką, aby go nie przetrzeć. Użyłam bejcy olejowej w kolorze orzecha. Zaletą bejcy na bazie oleju jest łatwa aplikacja i zminimalizowane ryzyko powstawania smug. Idealnie nadaje się do pracy dla osób początkujących. Bejcę nałożyłam w trzech warstwach w odpowiednich odstępach czasu, do uzyskania pożądanego poziomu wybarwienia. Kolejnym etapem było szpachlowanie drobnych ubytków przy pomocy szpachlówki akrylowej. Przed przystąpieniem do malowania mebel zmatowiłam papierem ściernym o gradacji 120 do 180, a następnie odtłuściłam benzyną ekstrakcyjną. Tutaj można również zamiennie użyć acetonu. Należy pamiętać także o przygotowaniu wnętrza, bo to od niego najlepiej rozpoczynać malowanie. Przed malowaniem należy przykleić na komodę wszelkie zdobienia i ornamenty. Te zrobione z pyłu drzewnego pod wpływem ciepłego strumienia powietrza robią się elastyczne. Dzięki temu dokładniej przylegają do klejonej powierzchni. Można je również wtedy używać i kleić na zaokrąglonych elementach. Ja do przyklejania używam gęstego, syntetycznego i szybko wiążącego kleju. Szczegóły dotyczące konkretnych produktów znajdziecie w opisie filmu. Oprócz drewnianych ornamentów wykorzystałam formę silikonową oraz masę samoutwardzalną do stworzenia dodatkowych zdobień. Fajne jest to, że formy są wielokrotnego użytku, a zrobione z nich ornamenty można modyfikować i zestawiać w różne kombinacje. Możliwości tutaj są nieograniczone. Ornamenty można też kleić na mokro, zanim jeszcze się utwardzą. Pełne utwardzenie takiej masy następuje dopiero po 24 godzinach. Mając gotowe dekory na meblu, rozpoczęłam malowanie kredensu, zaczynając od wnętrza. Użyłam mineralnej farby do mebli Fusion Mineral Paint, która jest nietoksyczna, bezzapachowa i nie wymaga specjalnego przygotowania powierzchni czy też zabezpieczenia jej potem. Idealnie nadaje się też do malowania mebli dziecięcych. Farba ma zdolności samopoziomujące, więc ruchy pędzla są tutaj mniej widoczne. Przyszedł czas na malowanie zewnętrznej warstwy. Do metamorfozy wybrany został kolor Pressed Fern.
To taka butelkowa zieleń z domieszką szmaragdu. Pięknie wygląda w połączeniu ze złotem. Zaczęłam od malowania dekoru. To dość czasochłonne i mozolne malowanie. Zdecydowanie szybciej i skuteczniej maluje się takie zdobienia ruchem tapowania. Nie bez znaczenia jest też dobry syntetyczny pędzel, który nie gubi włosia. Pędzel Klingon, którym tutaj maluję, nie gubi włosia, ale niestety nie należy do najtańszych. Moim zdaniem warto go zakupić i potraktować w tym wypadku jako inwestycję. Farba, jak widzicie, ma dobre krycie już po pierwszej warstwie. Oczywiście niepełne krycie. Pamiętajmy, że pierwsza warstwa jest warstwą podkładową. Zawsze nakłada się ją cieniutko, aby zwiększyć przyczepność farby do podłoża. I należy pamiętać też o tym, aby nie poprawiać pędzlem pomalowanego już fragmentu. Nie zawracać pędzla na miejsce już pomalowane. Zawsze lepiej to zrobić, gdy farba już wyschnie. Nie zapominamy również o malowaniu rantów i różnych zakamarków. Tego typu elementy również polecam malować ruchem tapującym. Wtedy unikniemy zacieków powstających z ocierania pędzla o krawędzi. A tak wygląda mebel po pierwszej warstwie. Jak widzicie, niezbyt zachęcająco, ale spokojnie, to dopiero początek. Widać prześwity, które zostaną pokryte w drugiej warstwie. Przed rozpoczęciem malowania drugiej warstwy bejcuję jeszcze rant blatu, który pierwotnie miał być złoty, ale stwierdziłam, że w drewnie będzie lepiej wyglądał. Przed pomalowaniem drugiej warstwy farby delikatnie matowimy mebel papierem ściernym o gradacji od 320 do 500, aby wygładzić powierzchnię. Na tym etapie wyrównujemy też ewentualne widoczne ruchy śladów pędzla bądź wałka lub ewentualne zacieki. No i ponownie malujemy. Druga warstwa w przypadku tej farby powinna zapewnić nam już pełne krycie. Kolejna warstwa polega na delikatnym stworzeniu głębi poprzez cieniowanie. Używam do tego celu trzech zbliżonych odcieni zieleni. Jaśniejszy i ciemniejszy do cieniowania góry i dołu. Natomiast oryginalna butelkowa zieleń stanowi bazę. Aby ułatwić sobie cieniowanie i wydłużyć możliwość pracy z farbą, dodaję do niej parę kropel ekstendera, preparatu, który wydłuża schnięcie farby. Ładne cieniowanie nie obędzie się jednak bez dobrego rozpylacza z wodą. Cały czas należy bowiem utrzymywać odpowiednią wilgotność farby, aby możliwe było jej mieszanie bez zostawiania smug pędzla. Zaczynam od nałożenia na dolną część drzwiczek najciemniejszego koloru. Następnie na granicy aplikuję średni, bazowy kolor i rozcieram raz jednym, raz drugim pędzlem, cały czas utrzymując odpowiednią wilgotność farby, zraszając ją wodą. Na końcowym etapie można również użyć suchego pędzla do delikatnego roztarcia kolorów, jeżeli granica jest jeszcze zbyt widoczna. Tego typu cieniowanie
daje bardzo delikatny efekt i jest ledwo widoczne, co jest zabiegiem celowym. Stosując bardziej kontrastowe kolory, efekt cieniowania będzie wyrazistszy, ale też pamiętajmy, że trudniejszy do uzyskania płynnego przejścia między kolorami. Tak naprawdę finalny efekt cieniowania można ocenić dopiero, gdy farba wyschnie. Wtedy też korygujemy miejsca, które wymagają ewentualnej poprawy. Na początku nóżki miały być całe złote, jednak zwykle w trakcie prac koncepcja się zmienia. Tak też było i tutaj. Postanowiłam ozłocić i ozdobić tylko dolną część nóżek. Resztę nóżki pomaluję w kolorze zielonym. Znowu wykorzystałam silikonową formę oraz masę do stworzenia dekoru. Z racji tego, że nóżka miała wklęsłość, dekor kleiłam na mokro, abym mogła go idealnie dopasować do kształtu nóżki. Oczywiście jego malowanie rozpoczęłam dopiero na drugi dzień, jak dekor był już twardy. Najpierw położyłam bazę pod złoty kolor w odcieniu musztardowym. Ma to na celu wydobyć i podkreślić metaliczny odcień złota i wyrównać koloryt. Użyłam złotej farby mineralnej, która podczas aplikacji ma lekko żółtawy odcień, ale po wyschnięciu nabiera metalicznego połysku. Żeby jeszcze bardziej podkreślić złoty kolor, nałożyłam na nóżki mieszankę lakieru oraz metalicznego złotego pigmentu. Ten pigment można stosować zarówno z lakierem, jak i z farbami, woskami, czy też bezpośrednio na klej do złoceń. Efekt złocenia jest niesamowity. Pozostało jeszcze tylko wykończyć drobne niedociągnięcia małym pędzelkiem i nóżki gotowe. Elementami nawiązującymi do złotych nóżek miały być poziome ranty nadstawki, które ozłociłam dokładnie w ten sam sposób co nóżki. Teoretycznie, zamiast stosować złotą farbę, można użyć tylko musztardowej bazy oraz lakieru z większą ilością pigmentu, który stworzy bardziej kryjącą warstwę. Miksturę z pigmentem metalicznym lubię aplikować metodą tapowania. Dzięki temu uzyskuję efekt a la szczotkowanego złota. Nie ma ryzyka również widocznych ruchów pędzla. Nie byłoby stuprocentowej metamorfozy bez zastosowania jakiegoś mocnego, wzorzystego akcentu. Tutaj jest nim ozdobna tapeta w odcieniu musztardowym z akcentem florystycznym. Tapetę aplikuję na klej do dekupażu, aczkolwiek wiem, że niektórzy stosują klej do tapet albo wikol. Ważne jest, aby kleić tapetę fragmentami i za każdym razem wygładzać i usuwać ewentualne bąbelki powietrza. Koniecznie trzeba też pamiętać o smarowaniu dokładnie kleju na brzegach.
Kiedy klej dobrze wyschnie, odcinamy nadmiar tapety nożykiem. Nożyk musi być ostry, rand tapety można dodatkowo wygładzić papierem ściernym. W tej metamorfozie tapeta wystąpiła również na plecach nadstawki. Proces klejenia jest identyczny jak w przypadku drzwiczek. Należy tylko pamiętać o spasowaniu wzoru. Fronty szuflady pomalowałam dwiema warstwami złotej farby. Aby bardziej podkreślić metaliczny połysk, położyłam złotą pastę woskową. To samo zrobiłam z półkami ze sklejki. Po nałożeniu bejcy w kolorze orzecha zawoskowałam całość. Rand półek ozdobiłam złotą pastą na bazie wosku. Jest bardzo kryjąca i nie wymaga już zabezpieczania. Zastosowałam ją również na randach drzwiczek, aby zamaskować biały rand tapety. Na koniec nadałam dekorowi odrobinę metalicznego błysku przy pomocy metalicznej zielonej farby i pasty do złoceń. Dodałam też cieniowanie ciemnym woskiem dolnej części mebla, ale to dopiero po zawoskowaniu całego mebla. Pozostało zamontować uchwyty, które wykonałam samodzielnie. Wy również możecie to zrobić, gdyż pokazałam krok po kroku w jednym z filmów na moim kanale, jak to wykonać. Teraz już naprawdę ostatnia prosta, czyli zabezpieczenie mebla. Użyłam bezbarwnego wosku do zabezpieczenia korpusu oraz wodnego lakieru do pokrycia blatu. Ważne, aby zrobić próbkę, gdyż nie każdy lakier sprawdzi się na bejce olejowej. Można również spróbować zabezpieczyć taką bejcę delikatnie, woskiem takim kremowym i miękkim. A oto efekt metamorfozy. Thank you.
Jeżeli podobała Wam się ta metamorfoza, zapraszam do zostawiania komentarzy tutaj pod filmem, a także do subskrybowania całego kanału, żeby nie ominęły Was kolejne tego typu realizacje. Przy okazji zapraszam do odwiedzenia mojego Facebooka i Instagrama, gdzie codziennie dzielę się sporą dawką wiedzy na temat stylizacji mebli. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!